kiedy się modliłam, jak projekt się kończył, to Pan mi dał takie słowo. Wszystko to po to, abyś wiedział, że Pan, Twój Bóg, jest Bogiem i że poza Nim nie ma innego. Jego głos dał się słyszeć z nieba po to, aby Cię pouczyć. Pokazał Ci także swój ogromny ogień na ziemi i usłyszałeś Jego słowo ze środka ognia. Te 4 lata doświadczania Słowa Bożego w bardzo mocny sposób poruszyło moje serce od samego początku. To stawanie w Jego obecności i poznawanie, jaki jest Bóg, jaki jest dla mnie, dla mojego życia. To chyba najważniejsza rzecz, która się dzieje w moim życiu. Nie chyba, na pewno. Ja jestem żoną, mamą 2 dorosłych córek, 9-latka syna, babcią od niedawna. I chciałabym powiedzieć, co się zmieniło w moim życiu. Co to czytanie słowa i rozważanie go każdego dnia mi zrobiło. Pierwsza rzecz to Pan mnie zachwycił sobą, swoją życzliwością, swoją dobrocią. Pokazał, jakim jest Bogiem. Pokazał, objawił mi swoje imię. Nie umiem znaleźć konkretnych fragmentów na ten moment, ale chodzi o to, że jest Bogiem bliskim i życzliwym opiekunem. Taki Bóg mi się objawił przez ten czas. Pokazał, że jest osobą i że te spotkania każdego dnia to były spotkania z osobą żywą, z żywą Jego obecnością. Przez to stawanie ze Słowem, to co wydawało mi się niemożliwe, czyli taka wierność modlitwie regularnej, wcale nie krótkiej, okazała się możliwa dzięki Duchowi Świętemu i dzięki temu przylgnięciu sercem do Słowa. I nie tylko to niemożliwe się stało w tym czasie, ale to nie jest miejsce. Dzięki Słowu Bożemu odzyskałam pokój serca. Przez te 4 lata temu byłam w zupełnie innym miejscu w swoim życiu, takim osobistym, rodzinnym. Dużo się zmieniło, dużo się wydarzyło. I też trudne rzeczy się wydarzyły i mimo, że te trudy były, to Pan pozwolił zachować pokój. Ten szalom to jest coś niezwykłego, czego mogę doświadczać. W prostych rzeczach, nawet dojazd tutaj dzisiaj to był egzamin z pokoju serca, żeby jechać 20 na godzinę, a nie 40. I to, co wydaje mi się najważniejsze, co się zmieniło, to zmieniła się moja modlitwa osobista i taka wspólnotowa. Modlimy się modlitwą na głos, jednoczesną i Pan zmienił moją modlitwę. Wlał tyle swojego słowa, które we mnie zostało, które czasami wydawało mi się, że nie będę pamiętać, a potem na modlitwie Duch Święty to ze mnie po prostu wyłuskuje. I nie czuję się pusta na modlitwie, tylko wiem, że bardzo mnie Pan ubogacił swoim słowem. Był też taki trudny moment, kiedy musiałam podjąć pewną decyzję i kiedy tak jest, to sięgam do słowa i
I takie słowo otrzymałam. A kiedy już ich uzbroił, nie w to bezpieczeństwo, które daje tarcza i włócznia, lecz raczej w moc zawartą w dobrych słowach. No to było też takie bardzo mocne i kolejny krok milowy, że właśnie jestem wyposażona, uzbrojona i że się nie boję, że trudne rzeczy mogą przyjść. I ufam Jego Słowu i niech się wypełnia w moim życiu i w waszym. Amen.